Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy w Hearthstone'a karczem na bójka, bo czemuż by nie, torba, która wykradła nam zaklęcie z każdej klasy i zapełniła nimi moją talię. Po zagraniu każdy z zaklęć przywoła losowego stronnika o tym samym koszcie, więc to jest po prostu totalny miszmasz, totalne losowanie wszystkiego, co nie tylko. Złodziej zaklęć, będzie talia złodzieja kart, myślę, bo kilka kart Łotr dostał do wykradania kart. A ja lubię te mechanizmy. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. TikTok Tom się goś się nazywa, spoko. Nie. Oh wow. Paladin dostał dużo ciekawych. Za 4 many jest zaklęcie, które daje +8/+8. I przez jedną turę ziomek nie może atakować tylko stronników. Za 4 albo za 5, wydaje mi się za 4. To jest tak przesadzona karta po prostu. Naprawdę. Dobra, pierwsza krew. Dali nam zaklęcia, a my się na sztylety. Naprawdę nie mogę zagrać żadnego zaklęcia w tej chwili, bo wszystkie dotyczą stronników. Śmiesznie. Wow, co za ironia. Aronia do kwadratu. Jest pierwszy stronnik! Czy zrobił to z wyrzutka? Zrobił to z wyrzutka. I dostał z dormu wiekuistego, no ja piórkuję. Wow. To! Zobaczymy, że ja na twoich kadrach był lepszy. Nawet nie otrzymałem. No dobra, no co, zniszczę tego ziomka. W ogóle bez dwóch zdań. Trzy chochliki mi się trafiły, ale Nozdormu jest zdecydowanie zbyt groźnym stronnikiem. Kopię 5-5, ziomka 2-6. No, to mniej więcej ta karta się do tego sprowadza w tej chwili. Ale niech będzie, no. Próbujemy uzyskać przewagę na polu bitwy. Fajna idea, słaba grafika, powiedziałbym. Dzień dobry, panie chochliku. Dobra, chyba zacząłem dominować. Tego nie będę robił, tak naprawdę. Oczywiście nie wiem, jakie zaklęcia ziomek ma. Może mieć czyszczenie całej planszy czy coś i się hulanie skończy. O! To dobry stronnik akurat. O, to fajne zaklęcie. Okej. Wybieranie kart. Fair enough. Czy chcę to zagrać w takim razie? Nie. Wróciło nam ogłuszenie do ręki. To jest dziwna karta, bo efekt jest słaby. Kosztuje 4. Jest drogo. Dwa te. Dołącz do mnie. Mógłbym go cofnąć, wyleczyć. I dać mu tą miksturę. A tak zrobię.
Dun, dun. Dziękuję. Mam ważną pracę. Nie przeszkadzać! No to do roboty. Dołączamy. O! Talia wspaniałości! To, co Ren lubi najbardziej. Valera nie pogardzi. Szykuję się na tę cewkę burzy, przyznam się szczerze. No i tyle z mojego szykowania się. No cóż. Robota ważna, to i bomba wyjątkowa. Nie ukryjesz się przede mną. Oczyścić ślad? Dołącz do mnie. No to do roboty. Zdecydowanie dominuje. Ziomek ma mnóstwo kart w ręce, więc ma szansę się odwdzięczyć. Ale myślę, że nie. Fair enough. O, oh, wow. No dobra, dostałeś dużo prowokacji. Nie chcę tego robić. Ale to też sobie zadaję. Dlatego nie chcę. Dziękuję. Zróbmy tak. I zróbmy tą cewkę. Nie wiem, czy to było takie dobre. Mam wrażenie, że straciłem całą moją przewagę stronników. Ale spoko. Dodał monetę i przywołał żywiołaka bogactwa, który dodaje monetę jak atakuje. Mind blown. Dobra, na razie jeszcze nadal mam na stole wystarczająco, żeby go się zabić. Jak nie dostanę nikogo z prowokacją, to wygrywam. To zapewni ci miękkie lądowanie. Ciekawe, co to za sekret. Wow. Reno? Dobra, zobaczmy sekret. O, sorry, stary. Nie mam co kombinować w tym momencie. Po prostu nie mam co kombinować. Krótka piłka. Pakiet kart jest nasz, więc go otworzymy. I w ten sposób zakończymy ten odcinek. Ogólnie staram się, żeby odcinki z karczoną byką były w miarę krótkie. Najlepiej, żeby był po prostu jeden mecz. I koniec gry. I tak się właśnie stało. Klasyczne pakiety, więc nic rewelacyjnego, chociaż to jest na przykład nowa klasyczna karta. Która jest dosyć ciekawa, powiedziałbym. No dobrze, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę rozgrywki było, szaleństwa Valery. Myślę, że jak zrobię talię z Valerą, to będzie ciekawiej niż ta bójka. Także subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Zawsze mówię, aby być na bieżąco. Tak naprawdę to nikt nie musi być na bieżąco. Oglądacie kiedy chcecie, jak chcecie i w ogóle. Ale powiedziałem, że te filmy mają być krótkie z bójkami, więc kończę. Ale subskrybujcie kanał i oczywiście zostawiajcie łapki w górę i komentujcie, co chcecie, jak chcecie i w ogóle kiedy chcecie. I do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.